Dzień dobry, nazywam się Ada Piekarska i jestem kuratorką wystawy Pole Bitwy w Galerii Bielskiej BWA. Niestety nie możemy się spotkać na żywo, choć mam nadzieję, że już wkrótce będą Państwo mogli odwiedzić galerię i zobaczyć ekspozycję. Tymczasem zapraszam do filmowego spaceru po wystawie, podczas którego opowiem nieco o znajdujących się na niej dziełach. Słowem wstępu dodam, że pomysł na wystawę zrodził się w 2019 roku, zaś sam termin jej otwarcia był przekładany dwukrotnie z powodu epidemii. Mimo to udało nam się ją zrealizować dokładnie w momencie, w którym podejmowane przez nią wątki niezwykle silnie rezonują z aktualną sytuacją społeczną i politycznymi napięciami. Dodam jeszcze, że większość prac na wystawie powstała w 2020 roku i jest pokazywana premierowo. Zwiedzanie rozpoczniemy od pracy Karoliny Jarzębak. Poszczególne elementy tej instalacji składają się na swoiste imaginarium domu rodzinnego artystki w Kalwarii Zebrzydowskiej, miejscowości kojarzonej z sanktuarium pasyjno-maryjnym, jak i z produkcją mebli. Finezyjna estetyka spotyka się tutaj z przedstawieniami zaczerpniętymi wprost z internetowych memów. Stół postrzegany jako centrum ogniska domowego w tym wypadku okazuje się być miejscem polaryzacji światopoglądowej, konfliktu międzypokoleniowego, tudzież bitwy na obrazki z internetu. Na kawowym stoliku możemy dostrzec mapę Polski usianą emblematami popularnej sieci sklepów. Całość jest ujęta w koronę cierniową. Obok znajduje się stół z fantazyjnie wyciętym szklanym blatem i toczonymi nogami. A wszystko to skute łańcuchem braku otwartości i zrozumienia. Pojawiają się też elementy zaczerpnięte wprost z cyfrowego folkloru, czyli żaba Pepe oraz wojak, postaci znane z memów. Cała ta instalacja przywodzi na myśl tak zwane cursed images, czyli przeklęte dziwne obrazki, które wzbudzają w nas uczucie niepokoju ze względu na swoją niecodzienną zawartość czy złą jakość. Obok instalacji Karoliny znajduje się obraz Stacha Szumskiego, przedstawiający zgodnie ze swoim tytułem orła w organicznym rozkładzie. Stan rozkładu jest również stanem przemiany, niesie potencjał transformacji. Obraz może być zatem czytany jako forma kontestacji znaczeń, które przylgnęły do narodowych tradycji. Obrazy Nikity Krzyżanowskiej, również opisujące stan przemiany i rozkładu, są utrzymane w estetyce sztuki ulicy i postwandalizmu. Zdaniem historyka Benedicta Andersona, autora książki Wspólnoty wyobrażone, najważniejszymi symbolami narodowymi są pomniki oraz groby poległych, co ma dowodzić związkom pokrewieństwa idei narodu oraz śmierci. Pod względem formalnym artystka czerpie z estetyki graffiti, które jako forma twórczości artystycznej bywa postrzegane jako akt wandalizmu, zwłaszcza w zderzeniu z pomnikami kultury. Użycie mapy Polski jako płótna malarskiego może być czytane jako gest w służbie wandalizmu narodowego. Herb miejski Macieja Cholewy ma charakter uniwersalny, jak widzimy jest zupełnie pozbawiony wszelkiej ikonografii, a jedynym jego wyróżnikiem jest materiał, z jakiego został wykonany. Beton z jednej strony ma właściwości spajające, cementujące, z drugiej po zestygnięciu okazuje się być niezwykle trwałym, ale również ciężkim i przytłaczającym materiałem. Herb umieszczony na palecie z przypiętymi pasami transportowymi sugeruje możliwość lub też zamiar jego przesunięcia, zmiany lokalizacji, choć z całą pewnością taka czynność wymagałaby od nas sporego wysiłku. Praca może być czytana jako opowieść o wspólnocie, która
jednocząc się wokół twardo określonego znaku, całkowicie w nim zastyga, a przez to wyklucza i pozbawia możliwości przesuwania znaczeń. Instalacja Roberta Kuśmirowskiego wprowadza pewne czasoprzestrzenne rozbicie. Teraźniejszość zostaje podważona przez przeszłość. Spreparowana przez artystę historia, choć pozornie wiarygodna, nosi ślady prób jej zacierania i zagłuszania. Nie do końca możemy ufać przekazom telegraficznym, gdyż wszelka korespondencja mogła zostać zmanipulowana. Każda historia jest pisana z określonych pozycji, najczęściej z pozycji władzy oraz elit, co sprawia, że jest ona niepełna. Pomnik Piotra Bujaka to filmowy zapis miejsca zbiorowej pamięci. Do 2018 roku, czyli do momentu wprowadzenia ustawy o dekomunizacji przestrzeni publicznej, w tym miejscu znajdował się pomnik wdzięczności, nazywany wcześniej pomnikiem przyjaźni polsko-radzieckiej. Stanowił on jeden z bardziej charakterystycznych punktów dzielnicy w Dąbrowie Górniczej. Znajdował się również na liście miejsc pamięci narodowej, z której został skreślony w 2015 roku. Pomnik zachował się w pamięci artysty, który jako dziecko niejednokrotnie go mijał, jak również w zbiorowej pamięci części mieszkańców okolicy, którzy do tej pory pozostawiają na jego cokole znicze oraz kwiaty. Znajdujemy się w kolejnej sali ekspozycyjnej. Tuż przy wejściu zawisło dość odważnych, wręcz matejkowskich rozmiarów dzieło malarskie Pawła Baśnika O powstawaniu Polaków. Utrzymane w estetyce fantazy, zdaje się być jakąś gotycką bądź heavy metalową, black metalową rekonstrukcją historyczną lub też sennym marzeniem turbosłowian. Grając kategorią wzniosłości, jak i pastiszu, artysta wciąga w nas w pseudohistoryczną opowieść o Polsce przedchrześcijańskiej. Obraz jest wypełniony bliżej nieokreślonymi postaciami, ale znajdujemy w nim również konkretne cytaty, m.in. projekt pomnika papieża autorstwa Stacha Zwarty, czyli Stanisława Szukalskiego. Jesteśmy świadkami bliżej nieokreślonego, prastarego rytuału, w którego centrum znajduje się totemiczny strach na wróble. Powstające właśnie imperium Prasłowian ma dać początek wielkim cywilizacjom świata. Naprzeciw obrazu Pawła Baśnika znajduje się praca Dominiki Olszowy Mokry sen Chochoła. Chochoły, odsyłając nas do dramatu Wyspiańskiego i związanych z nim znaczeń, ujawniają zarazem pewien ukryty potencjał performatywno-sceniczny. Zatrzymane w tańcu wokół żółtej plamy, uwikłane w sieć odniesień historyczno-politycznych, zapraszają nas do wspólnego udziału w narkotyczno-onirycznym rytuale. W pochodzącej z cyklu Książka źródeł fotografii Liliany Piskorskiej widzimy postać kobiecą z zakrytą twarzą. W ten sposób artystka portretuje Narcyzę Żmichowską, XIX-wieczną powieściopisarkę, poetkę, jak również jedną z prekursorek feminizmu w Polsce. Liliana próbuje przywrócić i zachować w pamięci wizerunek kobiety, której tożsamość była poddawana cenzurze. Zakrywając jej twarz i oferując jedynie zamaskowaną widzialność, nawiązuje do gestów wymazywania homoseksualnej tożsamości Żmichowskiej. Żmichowska jako inicjatorka entuzjastek pierwszej grupy feministycznej odwoływała się do idei posiestrzenia, czyli działalności opartej na wzajemnej przyjaźni oraz na miłości. Nowy cykl obrazów Jana Możdżyńskiego odwołuje się
do znanej z historii queeru metody przekraczania granic tego, co uznawane za stosowne. Taniec, performance, kultura voguingu to również metody stawiania oporu kulturowym normom i ciasnym ramom, w których brakuje miejsca na odmienność. Własne ciało, użyte, wykorzystywane jako przestrzeń i narzędzie rewolucji, może wyrażać brak posłuszeństwa wobec kulturowo przyjętych norm i definicji. Kolejna praca, Kaszubskie diabły wyklęte, to utkany przez Stacha Szumskiego dywan odnoszący się do sporu, jaki zrodził się wokół kaszubskich demonów, które stanowią element lokalnego folkloru, jak i są śladem dawnej wiary tego regionu. Gdy pojawił się pomysł budowy szlaku turystycznego, na którym stanąć miały figury z mitologicznego świata Kaszub, pojawiły się głosy domagające się ich usunięcia ze względu na zagrożenie, jakie mają stanowić dla wiary katolickiej. W pochodzącej z 2003 roku pracy Sumo Walka Trwa Katarzyny Górnej artystka filmuje kobiety wojowniczki, które czerpią z arsenału japońskiej sztuki walki. Przyjmując zdecydowane postawy, kwestionują stereotyp mężczyzny jako przywódcy. W filmie pojawiają się także feministyczne postulaty, których odczytanie w odniesieniu do ostatnich protestów kobiet owocuje odkryciem nowych kontekstów. Obok znajduje się obraz Mikołaja Sobczaka, jeden z trzech obrazów artysty, które możemy zobaczyć na wystawie. Jego tytuł Sir został zaczerpnięty od nazwy powstałej w latach 60. organizacji skupiającej społeczność osób nieheteronormatywnych i walczącej o ich prawa. Operując językiem malarstwa historycznego, artysta wprowadza na scenę nowe bohaterki i dokonuje próby przemodelowania pola symbolicznego. Łagodny bieg w dół to projekt artystyczno-badawczy rozpoczęty w tym roku przez Lilianę Piskorską. Ma on być platformą do dzielenia się opowieściami, uczuciami pojawiającymi się na skutek rosnącej w siłę narracji prawicowej. Jedną z części tego projektu jest analiza języka dyskursu prawicowego ze szczególnym uwzględnieniem teorii spiskowej marksizmu kulturowego. Jedną z reprezentacji wizualnych tej teorii stanowi fotografia tygrysicy, która karmi świnki przebrane za tygryski. Historia wesoła, a ogromnie przez to smutna, to wspólna praca Irminy Rusickiej i Kaspra Lecnima, której bezpośrednią referencją jest niewielkich rozmiarów szkic Stanisława Wyspiańskiego, będący z kolei żartem z monumentalnej bitwy pod Grunwaldem Matejki. Przenosząc niewielki rysunek w przestrzeń i nadając mu nową skalę, artyści wykonali gest upomnikowienia żartu, dowcipu i zarazem odebrania Matejce wyłączności na monumentalną wzniosłość. W tym miejscu nasz wspólny spacer po wystawie dobiega końca. Choć jak wspominałam, mam nadzieję, że już wkrótce będziemy mogli spotkać się na żywo. Dla przypomnienia dodam, że wystawa potrwa do końca lutego 2021 roku. Zachęcam do pozostania z nami w kontakcie i śledzenia naszych działań. Do zobaczenia.